Nie byłbym w stanie od pierwszego do pierwszego przeżyć za te wypłaty, które były na tamten moment. Mam jeden zatarg z jednym z Freak Fighterów. Jak nie chcesz wymieniać nazwiska, to chcę ja mogę wymienić. Chcę dawaj. Wymienić. Byłem. Jestem teraz i byłem. Byłeś. Też. Wielka moc, to wielka odpowiedzialność. Cześć, jestem Marcin, Polish Zombie Wrzosek. Jestem gladiatorem na pełen etat, a na pół etatu prezenterem Sixpack TV. Marcin, wiesz co, tak zdałem sobie sprawę, że znamy się od 2014 albo 2015 roku i rozmawialiśmy zawsze o aspektach sportowych, a nigdy nie rozmawialiśmy trochę o życiu i trochę o zakulisowych tematach. Ciebie w ogóle ktoś o takie rzeczy kiedykolwiek pytał, czy zawsze to kręciło się wokół sportu, ostatnio wokół freaków? Powiem ci, że ostatnio kilka dni temu udzieliłem wywiad, który, była to bardziej rozmowa powiedziałbym, która totalnie nie dotyczyła, troszeczkę zaczęliśmy od sportu walki, potem przeszliśmy na tematy około polityczne, trochę teorii spiskowych i tego typu podobnych rzeczy, więc czasami ludzie mnie pytają też o takie rzeczy, ale spodziewam się, że twoje pytania będą z totalnie innego formatu, bo jesteś bardzo osobą myślącą poza schematami. Ale teraz zawieszasz poprzeczkę wysoko. Ja chciałbym zadać sobie pytanie, jak ty siebie definiujesz? Bo zastanawiałem się, czy ciebie przedstawiać, czy nie. Stwierdziłem, że nie będę ciebie przedstawiał. Natomiast jak ty siebie w tym momencie definiujesz? Bo pewnie jakbyśmy się spotkali w 2015 roku raz jeszcze i cofnęli, to bym powiedział zawodnik MMA. A teraz jak ciebie przedstawiać? Od zawsze jest tylko jedna definicja, która określa moją osobę. Gladiator. Tak, i tak zostaje. Jakim ty się teraz bardziej czujesz? Zawodnikiem sportów walki, trochę influencerem, celebrytą, czy ostatnio, tak jak widzimy u ciebie na koszulce Sixpack TV, tak, także reporterem? Przede wszystkim głównie czuję się zawodnikiem sportów walki, bo to jest moja główna domena. Przede wszystkim trenuję, czy to przygotowanie do walki, czy nie. To jest moje główne zajęcie. Potem od jakiegoś czasu jestem też prezenterem na kanale Sixpack TV. Oczywiście to nie jest moja pierwsza praca przed kamerą, bo jak dobrze wiemy, że w starym studiu również prowadziliśmy krótki format z trenerem Zaborowskim. Wcześniej też prowadziłem program na Wirtualnej Polsce. Kilkukrotnie udzieliłem się w różnych serialach, w filmie Maćka Kowalskiego. I, że tak powiem, staram się dywersyfikować swoje zajęcia, bo lubię próbować nowych rzeczy. A jakbyś tak, bo chciałem zerknąć na ten czas przed tym 2015 rokiem, bo mam takie pamiętne zdjęcie z tego pierwszego wywiadu, który robiłem. W ogóle to była gala Fan 7, jeśli się nie mylę, Go For It w Bydgoszczy. Zresztą później legendy tej gali różne krążyły i chciałbym cofnąć się przed tę galę. Kim ty chciałeś być, jak byłeś młody? Bo zawsze mnie to zastanawiało, że teraz siebie definiujesz jako gladiatora, wojownika, znamy ciebie z takich krwawych bojów, natomiast mały Marcin, jak myślał, to kim chciał być w przyszłości? Wiesz co, Marcin nie miał chyba jasno postanowionego celu. Ja w ogóle też ukończyłem technikum ekonomiczne, totalnie nie mając pojęcia, co ja chcę w życiu robić. Tak? Wydawało mi się to bardzo ogólnym zagadnieniem ekonomia, jakby, która może się przydać w życiu, ale totalnie byłem nogą, jeżeli chodzi o matematykę i trochę się przestrzeliłem z tym, tak? Na szczęście udało mi się ślizgnąć i ukończyć to technikum, zdać maturę, ale tak naprawdę ja do wieku takiego nastoletniego nie wiedziałem, kim chcę być, co chcę w życiu robić, do momentu, kiedy trafiłem na sporty walki. Trafiłem na pierwsze nagrania z gali UFC, pierwsze highlighty, bo wtedy jeszcze highlighty na różnych płytach przekazywało się między kolegami, tak? Ktoś podrzucił płytę, zobacz, jakie mordobicie i wiesz, włączałeś się tak jak każdy wie, no początki, kiedy ja zacząłem, to Chuck Liddell, tak, Randy Couture, tak już rozmawialiśmy, oni wiedli. Rampage Jackson, tak. Alister w niższej kategorii. Wanderlei Silva, to były właśnie flagowe postacie MMA. Wtedy też swoje pierwsze kroki w MMA stawiał Paweł Nastula i to były te czasy, kiedy ja się tym naprawdę zajarałem. Jako dziecko miałem też małą przygodę z judo. Z bratem uczęszczaliśmy na zajęcia judo w Bydgoszczy i też miałem kilka zawodów. W kilku zawodach uczestniczyłem, na jednych chyba nawet stanąłem na podium. Mój brat też bardzo odnajdywał się w tym, no ale przestaliśmy trenować, jak to dzieciaki, po prostu inne pasje. I no, w wieku 16 lat zacząłem uczęszczać ponownie na zajęcia sportu walki. Z tym też się wiąże dość zabawna historia, bo nie byłem najgrzeczniejszym dzieckiem i też właśnie, nie ukrywałem tego. Zahaczyć, że... No i spędzaliśmy czas z grupką znajomych, jak to takie grupki osiedlowe znajomych. Różne rzeczy konsumowaliśmy w różnych miejscach, które w różnych ilościach na to pozwalały. I mieliśmy taką sytuację, że stoimy u mnie na klatce schodowej, no i tam jakieś tam piwko, czy jakieś tam
różne inne medyczne środki rozluźniające zażywaliśmy. I schodzi taki wielki dryblas, no nie, i podchodzi do nas i daje nam ulotkę, mówi, zamiast jerać to gówno, lepiej przyjdźcie tutaj. I wręczy nam ulotkę, Muay Thai, K1, wiesz, i my tacy, kurczę, wiesz, no w szoku, wiesz, patrzymy na tą ulotkę i wszyscy mówią, dobra, no to idziemy, nie, no i poszło nas tam, no teraz już nie chcę mówić ile osób, ale około 10 znajomych, pierwszy trening, okazało się, że jest cholernie ciężko. Ciężko. No i na drugim treningu byłem ja i dwóch znajomych, na trzecim treningu byłem już tylko ja, no i tak zostałem. No to nie znałem do tej teraz. Historii. Do teraz. Nie znałem tej... A od początku wiedziałeś, jak już zostałeś na tym etapie, że z tej całej twojej grupy, która poszła wtedy na salę treningową, zostałeś tylko ty. To już był ten moment, w którym sobie uświadomiłeś, to chcę w życiu robić, bo faktycznie to zderzenie, kto spróbował, ten wie, jak to wygląda. Jak wyglądają wyobrażenia, jak wygląda rzeczywistość na sali sportu walki, kiedy przyjmiesz pierwszy cios, kiedy złapie cię pierwsza zadyszka, a ktoś po drugiej stronie robi rzeczy, których ty nie potrafisz rozczytać. To jest brutalna konfrontacja z tą materią sportu walki. To kiedy ty sobie zdajesz sprawę, że to jest to, co chcesz w życiu robić? Wydaje mi się, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja już wtedy byłem zafascynowany sportami walki w pewnym sensie. I też ta grupa, na którą zacząłem uczęszczać, to była taka specyficzna grupa, bo to w większości byli panowie, którzy w różnych służbach stoją na bramkach, więc też oni przeplatali te treningi typowo stójkowe właśnie elementami MMA. No, była to bardzo ciekawa grupa w ogóle i bardzo dużo fajnych znajomych tam poznałem. Poznałem trenera Wojtka Pionkę, bo to on jakby zaraził mnie tą miłością do sportu. I potem ta grupa zaczęła trochę bardziej przekształcać się w grupę bokserską. Więcej było boksu, mniej już tego elementów kickboxingu. No i ja tak... Po prostu chciałem to uzupełniać jakby o dalsze jakby elementy, no i mówię, jest dużo boksu, mało kopania, no to się zapiszę na taekwondo. I na to zacząłem uczyć się taekwondo w katolickim klubie, taekwondo w Bydgoszczy. No to będę też kilka razy wystartowałem na zawodach, udało mi się tam zdobyć jakieś złoto. No i tak szukałem dalej, no i chciałem czegoś więcej, wiadomo, wiedziałem, że jest MMA, że pierwsza już wtedy w tym czasie grupa w Bydgoszczy powstała, gdzie też poznałem się z trenerem Łukaszem Zaborowskim. I to jest wielka przyjaźń. Tak, to jest, tak, tak, no bo jakby połączyła nas taka wspólna pasja, my też z Zaborem, Zabor też na pierwszym sparingu starszy mnie z Łoju, on wtedy w ogóle miał rękę zoperowaną i boksował tylko jedną ręką i naprawdę, no wiadomo, wyższy był, no ale w parterze pewnie miał też dryg do tego, miał też dryg do tego, no i wtedy my znaliśmy taki wspólny język, też zostawaliśmy na sali po treningu, rozkminialiśmy różne techniki, oglądaliśmy techniki wtedy Mameda Khalidowa, no bo to była wtedy największa inspiracja Michała Materli, oglądaliśmy jakieś techniki, rzeczy, które oni robią i sobie to analizowaliśmy pod siebie, no i tak już... To była Polska, bo jeszcze swoje pierwsze zawodowe pojedynki w 2011, jeśli się nie mylę, toczyłeś w Polsce. W Polsce, ale mieszkałem już w Wielkiej Brytanii. No właśnie, już mieszkasz w Wielkiej Brytanii. Tak, to też jest zabawna historia, przepraszam ci takie jakby... Ale opowiadaj, to jest twój show. Wyleciałem do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych, no i wyleciałem do tej Wielkiej Brytanii, trafiłem do miasta Newark w Wielkiej Brytanii. No i tam tak samo, chciałem trenować. Okazało się, że nie ma żadnego klubu MMA, jest kilka gymów bokserskich i to dość rozpoznawalnych. Ale ja jednak kochałem MMA i starałem się znaleźć osoby, które również tą pasję podzielają. Mój brat, który mieszkał już w tym mieście kilka lat, mówi, no jest tutaj kilku takich też chłopaków, co stoją na bramkach, Brytyjczyków i różnych tam emigrantów, jeden chłopak był z Izraela, jeden z Czech. No i szliśmy sobie tam chyba po dwóch dniach, jak ja przyleciałem, mówi, no patrz, to są oni, nie? No i ja tam podchodzę do nich na pewniaka, wiesz, taką mamą angielszczyzną, chłopaki, trenujecie tu oczywiście po angielsku. Ja już mówię, trochę trenuję MMA, oni, no dobra, no to wpadnij tutaj na salę do nas tego i tego dnia. Wpadłem i mówię, zaprzyjaźniliśmy się, trenowaliśmy razem przez 5 lat ponad. No i właśnie wtedy też pojawiła się oferta walki na tej gali pierwszej mojej zawodowej, czyli to była walka miast Toruń kontra Bydgoszcz, na której walkę wieczorem miał Paweł Nastula. To był mój debiut zawodowy. No i właśnie przez te początki chciałbym twojej kariery zawodowej przejść, bo też niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę. Ja przesiedziałem najszersze zakątki, najdalsze YouTube'a. Jesteś jednym z pierwszych chyba zawodników, który kręcił vlogi przed swoimi walkami, bo chyba przed jedną z walk w Cage Warriors jeszcze tak, jak już wizytowałeś u Marcina Rogowskiego, trenera Uroża w Łodzi, już z Łukaszem Zaborowskim, przed pojedynkiem, nie wiem czy którym, bo dla Cage Warriors toczyłeś dwa pojedynki. Tak, to było przed tym pojedynkiem z Chrisem Fishgoldem, przegranym. Przegrany. Tak, tak. I bardzo fajny wyjazd i też
Mam taką klątwę, że jak mówię, że w jakimś mieście, że jest obrzydliwym miastem i nigdy nie będę tam mieszkał, po czasie się tam znajduję i tam mieszkam, bo tak było w Łodzi. My pojechaliśmy, pożyczyliśmy kamerę od znajomego, pojechaliśmy właśnie na taki tygodniowy obóz przygotowawczy, gdzie miałem przyjemność trenować pod okiem trenera Rogowskiego z Marcinem Lasotą i całą ekipą. Paweł Pawlak był wtedy Paweł nawet. Pawlak, oczywiście, Paweł Pawlak, tak. Janusz Staszewski, który wtedy też bardzo duży sukces święcił. Sporo osób, no, z którymi później jakby trenowałem na co dzień, no bo się przeprowadziłem do Łodzi. Bardzo fajny obóz, też zgubiliśmy tam tą kamerę, no się znaleźliśmy, no parę perypetii było i jest właśnie na tym vlogu taki fragment, że mówię, kurde, jak jest brzydko, nie? No, nie mógłbym tu mieszkać, no i kilka lat później znalazłem się tam. A co robiłeś na Wyspach Brytyjskich? Bo to jest ciekawy eksperyment, bo oczywiście trenować mogłeś sobie trenować, natomiast po czasie. To znaczy tak, trenować sobie mogłem po godzinach pracy, no tak, bo pierwszym moim celem, najważniejszym, to była praca zarobkowa, byłem kierowcą wózka widłowego. A kończyłeś jakiś kurs? Skończyłem kurs w Polsce, no i też jakby taki kurs sprawdzający trzeba było przejść w Wielkiej Brytanii. Bardzo lubię tę pracę i pozdrawiam wszystkich pracowników know-how w Wielkiej Brytanii, bo taki wielki magazyn, jest taka sieć w ogóle sklepów RTV AGD, coś jak u nas Media Markt, tylko na całą Wielką Brytanię, i to był taki główny magazyn wielki, jak 11 czy 20, czy 12 boisk piłkarskich powierzchni, no i tam sobie po prostu tym wózeczkiem jeździłem, pracowałem na zwrotach, bardzo dobrze wspominam ten czas, ale niestety czasu na treningi było mało, no bo od 6 do 14 praca zawodowa, potem powrót do domu, jakieś chwila na ogarnięcie się, no i wtedy jej wieczorem jeden trening. No tak, ale były dobre pojedynki, bo tak jak już wspomniałeś, pojedynek z Chrisem Fitzgoldem, wtedy w naprawdę dobrym momencie, później była wygrana walka z Arnoldem, tak, Allenem, 7-0, tak, także zawodnik, który też z przyszłością był. Do tych pory teraz w ogóle Arnold Allen będzie walczył bodajże z Maxem Hollowayem. Dokładnie, w ogóle przejdziemy później do tych twoich pojedynków, które toczyłeś, i tych porażek przede wszystkim. Natomiast jesteśmy na etapie twojej kariery, w którym toczysz już kilka walk. Jest walka w Polsce na gali FEN 7. Niewiele osób zna te kulisy, albo przynajmniej te, które cię teraz znają, nie wiedzą, jak to wyglądało wtedy, bo byłeś gościem, który przyjeżdżał z kieszonkowymi, zaoszczędzonymi, z jasnym celem, że jeśli wygrywasz nawet ten pojedynek... Nie z kieszonkowymi, z kredytem. Ja wziąłem wtedy kredyt na bilety i pobyt w Stanach Zjednoczonych. Bo i to było duże ryzyko, przepraszam, że ci przerwę, bo wtedy brałeś ten pojedynek, mając świadomość, że po weekendzie trzeba ruszyć do Stanów Zjednoczonych, dokładnie, żeby się tylko nie wydarzyła krzywda, dokładnie, bo chciałeś ruszyć do TUFA, podbijać Stany oczywiście, Zjednoczone. Oczywiście, wtedy było takie publiczne, UFC wydało takie publiczne ogłoszenie, że robią otwarte castingi do Ultimate Fightera. No i ja zadzwoniłem do trenera Zaborowskiego, do Łukasza, i pytał się: Zabor, co robimy? Bierzemy tą walkę na Fenie w Bydgoszczy, w moim rodzinnym mieście, z mocnym przeciwnikiem, czy jadę do tego TUFA? Jedziemy, bo wtedy właśnie jeszcze Łukasz miał lecieć ze mną, finalnie już nie udało mu się ogarnąć wtedy wizy. No i Zabor mówi: dobra, bierzemy tą walkę w Bydgoszczy. Mówię: tu nie ma co ryzykować, ten TUF to jest taki niepewny trochę. No i faktycznie miał dużo racji wtedy, ale mówię, nie, albo wszystko, albo nic, nie, ryzykujemy. Mówię, biorę tą walkę, biorę kredyt na wylot, kupuję już bilety zawczasu, pobyt w hotelu, tam w tym hotelu, który należał do braci Fertitta, to jest Palace Station bodajże, żeby mieć blisko na ten casting. No i tak jak reszta jest historią, zawalczyłem tą walkę, udało się wygrać z najmłodszym z braci Rajewskich. Na szczęście bez kontuzji. Łuczek był tylko rozcięty. No i dwa dni później jeszcze lekko zafterowany, siadłem do samolotu i poleciałem w Stanów. No i w Stanach udało się dostać do TUFA i to była historia, która, nie wiem, jak mocno ciebie ukształtowała jako zawodnika, jak wiele wiary w swoje umiejętności nabrałeś, bo ostatecznie dochodzisz w tym TUFie bardzo daleko, bo jesteś zawodnikiem, który bije się na gali ostatecznej, finałowej TUFa z Julianem Erosą. Tam dochodzi do pojedynku Artioma Lobowa z Ryanem Hallem. Ryanem Hallem, ze względu na to, że Sol Rogers nie mógł wystąpić, bo nie dostał zgody. Tak. Ogólnie w programie wygrałem 3 pojedynki i przegrałem w ostatnim odcinku w półfinale z Solem Rogersem. Bardzo mocnym zawodnikiem, który teraz bije się w Bellatorze. Jak mnie to ukształtowało? Bardzo mnie to ukształtowało, to była niesamowita przygoda. No, wzięcie udział w reality show za granicą, na największej platformie sportu walki, na Fox One to chyba leciało, czyli jednej z takich większych telewizji, gdzie naprawdę miałem taką niesamowitą przygodę. Poszedłem sobie do takiego sklepu, takiego spożywczaka, takiego super sama amerykańskiego w Las Vegas, tak? No i idę sobie, robię sobie zakupy i nagle podchodzi do mnie gościu o zdjęcie. No ja nie zdawałem sobie sprawy, wiesz, że to jest taki duży, że tak powiem, program, tak?
No i zaraz drugi, trzeci, czwarty, piąty i zleciała się naprawdę grupa około 15 osób, no nie? I naprawdę to było niesamowite przeżycie, będąc za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Las Vegas, że po prostu ludzie sobie podchodzą, robią ze mną zdjęcia. A poza tym było to super doświadczenie jako dla zawodnika, bo też spotkałem się z zawodnikami i ja wtedy pracowałem, wziąłem urlop sobie, żeby pojechać do tego programu w pracy. Spotkałem się z gośćmi, którzy jakby poświęcili do tego całe życie, tylko tym się zajmują. Są bardzo dobrzy, to byli jedni z najlepszych prospektów w Europie. No nie, no mamy, był Billy Quarantillo, był Ryan Hall, był Sol Rogers, Stan Lee, który teraz w OneFC siebie, także tam było sporo takich kozaków, patrząc na to. Artem Lobov, czyli wtedy jeszcze przyjaciel Conora. Oczywiście, wtedy dokładnie. Wiadomo, jak to się jest z tymi przyjaźniami. No i mamy tego Tufa, pewnie historie niektóre pozostaną z tobą do końca życia z tego Tufa, nie wszystkie pewnie zostały ujawnione. Czy jest jakaś taka historia, której jeszcze nie opowiedziałeś, a która jest warta? Jest kilka historii, które opowiadam tylko poza kamerami. Okej, czyli to nie wyszło w planie. Natomiast no to są rękawice, pytałeś, jakie to są rękawice. To jest rękawica z autografem Conora McGregora, naszego partnera. Mam też rękawice z jednej z moich walk z autografem. Niestety marka Conora McGregora trochę się rozmywa przez jego ostatnie wybryki, aczkolwiek ja nadal uważam go za jedną z najbardziej flagowych postaci i mam taką parę rękawic. Może jak kiedyś będę w jakichś problemach finansowych, to je sprzedam na Allegro. To są rękawice od naszego partnera XTB, natomiast pytanie odnośnie Conora McGregora. Tak właśnie patrzyliśmy na te rękawice i mówię, byłem, jestem teraz i byłem. Byłeś, też. Specjalnie tak ustawiłem. No i z McGregorem też byłem. Jesteś jedynym zawodnikiem chyba na świecie, który stoczył dla tych organizacji. Brakuje jeszcze Cage Warriors. No i nie mówię o tych mniejszych organizacjach, bo też było ich sporo. Conor McGregor. Nie będę cię pytał o pierwszy pojedynek. Nasz pojedynek? Nie będę pytał, natomiast zapytam cię, jak on duży wpływ miał na ciebie, bo to już wtedy była postać charyzmatyczna i gdzieś mam wrażenie, że nauczony jego zachowaniami pewnymi też prowadzisz swoją niekiedy narrację, oczywiście pozostając sobą, natomiast gdzieś pewnie jakieś szlify od niego też czerpałeś w domu Tufa, no bo wtedy to była postać zdecydowanie czołowa, jeśli chodzi, no cały czas jest, natomiast oczywiście, wtedy budował swoją... Oczywiście, wtedy był jedną z największych postaci, no nadal jest jedną z największych, wtedy według mnie był największą postacią. My też nie wiedzieliśmy do końca, kto będzie trenerem, było to utrzymane w ścisłej tajemnicy. W ogóle cały ten pobyt w domu Tufa wyglądał trochę tak, że my przyjechaliśmy tam na tydzień i my te 6 dni przed walką, były najpierw eliminacje, na które poleciliśmy i tam wybrali grupę bodajże 50 osób, z których wybrali już taką ostateczną garstkę, która przyjechała na pojedynek. Przyjechaliśmy na pojedynek, zamknęli nas w hotelu, mieliśmy godzinę wyjścia na basen i resztę czasu musieliśmy spędzić w pokoju hotelowym i nie wiedzieliśmy totalnie, kto będzie trenerem, dopiero dowiedzieliśmy się jadąc na ważenie, że to będzie Conor McGregor, wszyscy po prostu... Pod jara. To było pod chyba... 2 dni albo 3 dni po walce z Chadem Mendezem. No i Conor jeszcze był rozbity, dlatego też dość wybiórczo brał udział w naszych przygotowaniach. Prowadził jeden trening, a drugi trening prowadziła jego ekipa trenerów. No mówię, to było super doświadczenie, naprawdę. Wiadomo, w tamtym czasie każdy trochę jakby chciał być Conorem McGregorem, prawda? A jak bardzo różni się Conor od tego, co widzimy przed kamerami, a jaki jest na przykład w szatni? Czy to jest ta sama postać? Wiesz co, generalnie był bardzo, bardzo fajną osobą. Spoko się z nim gadało, jak z normalnym ziomkiem. Widać, że to jest gość, który też sporo przeżył, ale jak przychodziło do jego przemów w szatni, tak, no to były naprawdę konkretne i aż no bardzo, bardzo charyzmatyczne. Czary, no czary na pewno przychodziły, były bardzo charyzmatyczne, tak, jak po jednej, po tej pierwszej walce, którą przegraliśmy, był wtedy Sasza, jakby nazwisko, nieważne, Sasza przegrał swoją walkę, no to Conor po prostu, kurwa, tak wściekły, wziął swoje okulary, Versace, rozbił je o ziemię, w szatni dał taką przemowę, mówi, kurwa, jeżeli wy chcecie tak walczyć, mówi, to w ogóle spakujcie się, wypierdalać stąd, nie? No i można przegrać? Można, oczywiście. No i wtedy ja miałem drugą walkę i po mojej walce w samych superlatywach się powiadam, powiedział, że ja mam jaja do walki, mam charakter do walki, no mówię, powiedz mi coś, czego nie wiedziałem dotychczas, Conor. Nie, to zdecydowanie historia, która pewnie zostanie zapamiętana przez siebie na całe życie. Dodatkowo wiadomo, jak Conor urósł, dodatkowo teraz kręcony kolejny odcinek Tufa, także pewnie będziesz zerkał z Michaelem Chandlerem, jak to wygląda. Zresztą dochodzą informacje, że naprawdę dzieje się za kulisami. Sporo Dana White też przemyca te informacje, podkręcając oczywiście Tak, też w ogóle wypłynęły jakieś takie pogłoski, że kilku zawodników zostało odesłanych do domu, bo Conor chciał swoich zawodników przemycić. Podobnie było z Artemem Lobowym troszeczkę. On troszeczkę miał tam łatwiejszą drogę. Zdarzały się momenty, że znikał z tego domu, czyli pewnie jechał do swoich ziomków. Kilka momentów było.
wiadomo, jaka jest magia telewizji. Można niektóre elementy pokazać w sposób faworyzujący niektóre postaci. No i kilka elementów było tak pokazanych, bo była tam kontuzja, która wykluczyła Martina Svenssona ze Szwecji. I było to pokazane tak, nakręcili face to face, jak już Martin był kontuzjowany po diagnozie lekarza. No i potem, no nie pamiętam już dokładnie, jak to było, ale było to pokazane trochę w filmowy sposób. Okej, czyli wszystko... Oś czasu była zachwiana. Zresztą o te reżyserie pretensje były wokół na przykład sezonu Tufa, gdzie trenerką była Asia Jędrzejczyk. Też ona twierdziła, że została przedstawiona jako ta zła postać w konfrontacji z Klaudią Gadelią i też mówiła, że to troszeczkę inaczej wyglądało w rzeczywistości. Potem jej wizerunek nieco ucierpiał. Natomiast ja chciałem wrócić do tych porażek, bo wspominaliśmy twoją przegraną z Chrisem Fishgoldem. Wcześniej była porażka z Nadem Narimani, to też jest gość, który UFC. Bardzo wyrównana walka. Ja uważam, że wtedy jedno obalenie zaważyło o losach tego pojedynku, bo w pierwszej rundzie ja go znokdownowałem, obaliłem go. W drugiej rundzie, druga runda była bardzo wyrównana, no i w trzeciej rundzie ja już byłem trochę dość zmęczony i on po prostu w ostatnich chyba 30 sekundach mnie efektownie sprowadził. Mamy Nadala Rymieniego, mamy Chrisa Fishgolda, mamy Sola Rogersa w domu Tufa, mamy tę porażkę z Erozą, która porażką mogła nie być i nie powinna być, bo ten pojedynek był bardzo bliski. Kleber, Norman Park, Borys Mańkowski, Saladin, Parnas. No ta lista jest quality, jakościowa. Zawsze miałem takie podejście walcząc. Nie mówię tutaj o mojej karierze freakfightowej, teraz tylko mówię o mojej karierze, kiedy jeszcze walczyłem dla sportowych organizacji. Zawsze miałem takie założenie, że lepiej walczyć z mocniejszymi zawodnikami, bo tak naprawdę wtedy nic nie tracimy. Jeżeli przegramy po dobrej walce, tak naprawdę nic nie tracimy, a jeżeli wygramy, to od razu nas winduje to o kilka levelów wyżej, a wiadomo, że ja walcząc z Wielkiej Brytanii, czy walcząc z Cage Warriors, nie byłem journeymanem, czyli zawodnikiem, który jest dobierany do lokalnego bohatera, którego się pompuje. Czy miałeś dostać w łeb po prostu. Dokładnie, przyjechałem dostać w łeb, tak? Czy to był Chris Fishbold, który finalnie dał mi w łeb, faktycznie, bo on mi dał w łeb. Ale Arno Talent też takie to było zestawienie, tak, że Arno też miałeś nie wygrać. Był wtedy też oczywiście, no i potem Chris Fishbold zdobył pasję Cage Warriors w następnej walce, obronił go bodajże raz i poszedł do UFC. No i tak samo miał być z Arnoldem Allenem, on był wtedy wielką gwiazdą. No, tylko że ja byłem wtedy solidnie przygotowany też. No i właśnie chciałem nawiązać do tych porażek. Która ciebie porażka z tych wszystkich, z tej całej listy, chociaż ona jest wybitna i jeśli chodzi o nazwiska i dany moment kariery, która ciebie najbardziej boli po czasie? Najbardziej boli mnie na pewno porażka z Erozą, no bo wtedy naprawdę otworzyłyby się dla mnie drzwi do tego dużego MMA, bo finalnie okazało się tak, że część osób, które brały udział w programie, dostało szansę walki na tej finałowej gali, ale zostali tylko ci, którzy wygrali. No i ta walka według mnie była bardzo bliska, bo ja go w pierwszej rundzie naprawdę, na pewno wygrałem tą rundę, bo chyba z 3 razy go sprowadziłem. W drugiej rundzie, druga runda była na jego korzyść i trzecia była wyrównana, albo było odwrotnie, druga i trzecia. No ale ta walka była naprawdę, naprawdę wyrównana i była według mnie, obaj chcieliśmy wygrać. No i wiedzieliśmy, że od tego zależy nasza przyszłość, tak? No nie udało się wygrać, niestety. No i tego bardzo żałuję. Myślę, że nie wiem, gdzie byłbym teraz, gdyby nie to, więc finalnie cieszę się, że jestem w miejscu, gdzie jestem, no ale wydaje mi się, że mógłbym wtedy na dłużej zagościć w UFC. No teraz łatwo się mówi o tym, że fajnie się to gdzieś potoczyło, fajna historia, mogło być w UFC, natomiast też sobie dobrze w życiu radzisz. Natomiast jak na poszczególnych etapach tej kariery radziłeś sobie z porażkami? Jaką receptę masz na to, żeby sobie te porażki przetrawić albo zmienić w coś pozytywnego? No bo czytamy tę listę, trochę tych porażek było, mimo że to są pojedynki jakościowe, a cały czas gdzieś znajdowałeś drogę do tego, żeby iść w górę i szukać tej drogi na szczyt. Każdy zawodnik, albo przynajmniej większość, która przegrywa pojedynki, które przegrywamy na o wiele bardziej, przynajmniej mnie, i wiem, że część zawodników podziela moje zdanie, motywują cię, skłaniają cię do refleksji, sprawiają, że myślisz o elementach, które musisz poprawić, ponieważ kiedy wygrasz i nawet załóżmy, że dostawałeś smary dwie rundy, a w trzeciej uda ci się wygrać, to mówisz, kurde, no, wygrałem, nie? Na końcu jeszcze jedna runda, to bym wygrał. Co jakie dwie pierwsze rundy? Przecież skończyłem gościa i tyle, nie? Więc tak naprawdę wtedy mniej refleksji masz co do swojego występu, jednak te porażki hartują nas, sprawiają, że myślimy o tym, co trzeba poprawić. No ja do tego tak podchodziłem. Ja też nie traktowałem nigdy tego MMA jakby... Że od tego zależy moje życie, tak? To było dla mnie super przygoda, ja uwielbiałem się bić. I to było dla mnie cała frajda, tak? Uwielbiałem się bić, uwielbiałem sobie na tym dorobić.
To była dla mnie po prostu piękna przygoda i nadal jest. A nie bałeś się tego, że jeśli nie MMA, to trzeba będzie wrócić na przykład na wózek widłowy, a komfort życia w sportach walki, to jest przywilej, tak, robić coś, nie na tamten moment. Na tamten moment nie byłbym w stanie absolutnie utrzymać się ze sportu walki. Nie byłbym w stanie od pierwszego do pierwszego przeżyć za te wypłaty, które były na tamten moment, więc... A tak jak wspominałem, ja lubiłem pracę kierowcy wózka widłowego, może to zabrzmi dziwnie, ale ja jestem normalnym gościem, więc normalna praca jakby nie hańbi mnie, tak? I w pewnym momencie postanowiłem sobie i zawarłem może ze sobą lub z siłą wyższą, mówię, daj mi szansę 5 lat nie pracować i robić to, co kocham i będę szczęśliwy. No i to 5 lat już trwa 8 rok, tak, bodajże, więc jest dobrze. Ale początek mojej kariery to była praca zawodowa i hobbystyczne trenowanie MMA i hobbystyczne walki. Kolejny przełom w twojej karierze, tu przeskoczę trochę czasowo na tej linii chronologicznie, to jest 20 listopada 2021 rok. Uważam, że też taki turning point, punkt zwrotny twojej kariery, bo doskonale wiesz, co to jest za data, to jest Gala Fame 12 i pojedynek bokserski, na który się decydujesz z Kasiuszem. Dostajesz ultimatum od Maćka Kawulskiego, które zostaje przedstawione publiczne. Mm-hmm. Nie wiem, czy gdyby ono nie było przedstawione publiczne, to by ostatecznie się tak skończyło, bo pojedynek jest bardzo bliski, mm-hmm. ale przegrywasz tę walkę na kartach sędziowskich. No i rzecz dzieje się dosyć zaskakująco, bo jednak ta konsekwencja zostaje utrzymana i Marcin Wrzosek jest poza organizacją KSW. Powiem ci tak, jak już to ultimatum zostało rzucone, a zostało rzucone w wywiadzie u Mateusza Kaniowskiego, gdzie Mateusz po prostu pociągnął jakby trochę Maćka za język, co nie mam absolutnie pretensji, bo ja to wyzwanie przyjąłem. Ja powiedziałem, że gdyby oni mnie nie zwolnili, ja sam bym zrezygnował. A jestem człowiekiem słowa, więc na pewno zrobiłbym to. No ale nie zrobiłbyś tego, gdyby to ultimatum nie zostało tak postawione w wywiadzie. No oczywiście, no bo zostało mi rzucone, że tak powiem, wyzwanie, tak? No to musiałem to przyjąć, przecież nie powiedziałem sam, dobra, jak przegrał, to się zwolnię, tak z czubka głowy. Nie, raczej nie, nikt nie zwalnia się z pracy, którą lubi, tak? Ja lubiłem walczyć dla KSW, ale lubiłem też walczyć dla Fame MMA. Okazało się, że organizacja jest na najwyższym poziomie. Niczym się nie różni od zaplecza, jeżeli porównywać by to do dużych europejskich organizacji, czy do KSW. Walka z Kasiuszem, tak jak powiedziałeś, była przegrana. Ja uważam, że ten pojedynek był co najmniej równy, delikatnie wskazałbym na mnie, jeżeli zasady byłyby zawodowego boksu, bo ja uważam, że bardziej skuteczniejszy byłem w tych moich atakach, bardziej celny. Kasiusz miał większy volume ciosów, czyli zadawał większą ilość, no ale większość trafiała w gardę. Więc kwestia sporna. I teraz też powstaje pewien, umawialiśmy się na zasady bokserskie przez telefon. Na kontrakcie były zasady boksu. Więc jakby drobne nieporozumienie, nie mam do nikogo pretensji, sędziowie byli z boksu amatorskiego. Więc nie mogę mieć do nikogo pretensji o to. Może Bóg tak chciał. A masz o to, nie wiem, czy żal, czy jakoś rozumiesz może głębiej tę całą sytuację rozstania z KSW aktualnie, że jeszcze nie udało ci się wrócić, bo może o to nie zabiegasz po prostu. Nie zabiegam o to, nie jest mi absolutnie przykro, że się tak... Oczywiście nikt nie lubi być wyrzucany z pracy. To było zwolnienie, nie da się ukryć. Maciek wrzucił piękny, ckliwy post, który naprawdę chwycił mnie za serce. I też nie chciałem, żeby te nasze drogi się rozeszły, bo ja bardzo Maćka szanuję, lubię go. Według mnie jest geniuszem biznesu, jest wielkim artystą i do teraz, pomimo tego, że nie mamy kontaktu, z czego bardzo żałuję, ale nasze drogi, tak jak wspomniałem, w Polsce się rozeszły. Szkoda, możliwe, ja nie zamykam, nie mówię, nigdy nie mówię nigdy, tak? Fajnie byłoby stoczyć pożegnalny pojedynek dla KSW, bo spójrz na ten dziwny obrót sytuacji. Mijają 2 lata, kiedy ja nie walczę dla KSW. Ludzie nadal mnie z tym KSW kojarzą, więc chyba coś tam razem dobrze robiliśmy, że tak zostało. No, bo zdarzyło ci się nawet ten pas dzierżyć. Przez chwilkę tak. I tak jak rozmawiałem z matchmakerem Wojsławem, bo z nim akurat utrzymuję kontakt, mamy wspólną grupę na Facebooku, na której sobie rozmawiamy. Ja powiedziałem, że Fame MMA podwoił moją popularność. Patrząc na czyste liczby, na przykład na social mediach, na to, jak jestem rozpoznawalny na ulicy,
zwiększył moją popularność przynajmniej dwukrotnie, no bo idąc do fejmu miałem bodajże 80 tysięcy, czysto liczbami rzucając, około 80 tysięcy followersów, teraz mam ich około 180, tak? No i ta rozpoznawalność jest wśród randomowych ludzi, wśród młodzieży. Bardzo miałem fajną sytuację na obozie sportowym, który prowadziłem dla Silesian MMA. Była grupa dzieciaków z domu dziecka. Jak mi zobaczyli, po prostu zaczęli ściskać mi nogi, rozpłakałem się po prostu i mówię, kurczę, warto było nawet przegrać tę walkę z tym Kutasiuszem, tak, żeby po prostu taką chwilę przeżyć. A czujesz odpowiedzialność za to, że jesteś właśnie bardziej odpowiedzialny, pomimo tego, że znajdujesz się w świecie freakowym, który no, momentami gubi wartości. Mimo, że ja też w tym siedzę, no to gdzieś pojawiają się różne zachowania. Ty jesteś w samym centrum tego, czy czujesz taką misyjność, że mając takie zasięgi, taką popularność, też trzeba przekazywać odpowiednie wartości, będąc człowiekiem, który ze świata sportu się wywodzi? Czy kompletnie to zostawiasz z boku, jakby wchodzisz po prostu w ten świat czysto biznesowo? Wiesz co, wujek Ben powiedział mi kiedyś, że wielka moc to wielka odpowiedzialność. Nie wiem, czy kojarzysz. No, ale to, czyli jest. Wujek Ben ze Spidermana, bo tak. To w Spidermanie był ten cytat. Ja niedawno zostałem ojcem i z tego powodu czuję odpowiedzialność. Freakfighty rządzą się swoimi prawami, jest to głównie rozrywka, ale ja na tą chwilę staram się nie tyle obrażać moich przeciwników, co trochę ich wyśmiewać i roastować. Myślę, że jest to wszystko w granicach dobrego smaku. Oczywiście, jeżeli ktoś przekroczy granicę, ja nie będę udawał, że pada deszcz, kiedy ktoś pluje mi w twarz, tak? I miałem właśnie też pojedynek, o którym rozmawialiśmy wcześniej, no i tam granice zostały przekroczone, według mnie. I ja też niestety... Odpaliłeś. Podjąłem akcje, które były równomierne, reakcje równomierne do akcji. Czyli oko za oko, ząb za ząb. Gdzie są twoje granice w świecie Freak Fight? Jakbyś miał tak wystawić i ustawić sobie linię, której nie przekroczysz, to jaka to jest granica? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę nikt mi tam nic nie nakazuje. I każdy, że tak powiem, każdy sobie rzepkę skrobi w tych Freak Fight i każdy sam podejmuje decyzje, jakie akcje, więc nic, co się kłóci z moim kompasem moralnym, bym nie zrobił. Okej, a jakbyśmy mieli to nieco rozwinąć. Rzuć przykłady, ja ci powiem, czy bym to zrobił, czy nie, bo nie wiem, w którą stronę zmierzasz teraz. Nie wiem, czy byłbyś w stanie kogoś uderzyć na konferencji prasowej, albo podjąć właśnie jakieś działania takie czysto fizyczne, albo jakich wyzwisk byś... Jeżeli ktoś podniósłby na mnie rękę pierwszy, myślę, że nie zawahałbym się oddać. Nigdy pierwszy. Mam taką złotą zasadę, że nie dotykam mojego przeciwnika przed walką. I nienawidzę, jak ktoś dotyka mnie czołem. Czuję jego śmierdzący oddech na moim nosie. No i wtedy proszę po prostu kulturalnie, żeby ktoś się odsunął. Na przykład ostatnio z Piotrem, prokuratorem Szeligą, mieliśmy taką sytuację, że dotknę mnie nosem. Powiedziałem, Piotrek, odsuń się proszę, nie naruszaj mojej strefy osobistej. No i on, że tak powiem, uszanował to i wszystko było git. Powiedz mi. Ale nie uderzyłbym nikogo. Ja bardzo nie lubię takich zachowań. Co byś wybrał? Walkę za takie same pieniądze albo nieco niższe w organizacji sportowej, na przykład powrót do organizacji KSW, czy walkę dla organizacji Fame? Za duże pieniądze. No, za podobne. Nawet powiedzmy to 10% więcej nawet masz w organizacji KSW. Powiedziałbym ci tak. Czemu wybierać? Ale nie, masz wybrać. Marcina Zabiaka, starcie, że dla każdego. A ja wiem, ale zróbmy to. Zróbmy dlatego, to bo chcę poznać twój punkt widzenia. Na tą chwilę, będąc lojalny, tylko z powodu lojalności wybrałem Fame. Wiesz dlaczego? Ponieważ oni naprawdę przyjęli mnie w swoich progach jak kogoś swojego. Świetnie mnie traktują i nie mogę im zarzucić niczego złego. Nie mogę też niczego zarzucić złego KSW. Wszystko według mnie odbyło się tak, jak powinno się odbyć. Zostało rzucone wyzwanie dżentelmeńskie przez Maćka. Ja to wyzwanie podjąłem. Rozstaliśmy się w przyjaznych okolicznościach. Pewna furtka się zamknęła, pewna się otworzyła. Nie ugryzłbym ręki, która mnie karmi na tą chwilę. Organizacji, z którą się identyfikuję. Organizacji, która daje mi dużo szans. Uważam, że byłoby to nie fair wobec nich. Zadałem to pytanie z innego względu. Nie nawet lojalnościowego, tylko dlatego, że uważam, że to są łatwiejsze pieniądze. Pod tym kątem, że
w organizacji sportowej tracisz zdecydowanie więcej zdrowia jako zawodnik. Spójrz na moje kontuzje, które nabyłem w walkach free fightowych. Miałem zerwany biceps i zerwane więzadło w łokciu, więc tak, to nie jest prawda. To nie jest do końca prawda, co powiedziałeś. Ty nie jesteś dobrym przykładem. Natomiast nie generalnie... jestem dobrym przykładem, tak, ale tak, na papierze te walki są o wiele łatwiejsze. Bo z Piotrem Prokuratorem Szeligą, świętym Piotrem, nie oszukujmy się, wszyscy święci byli tego dnia w jego narożniku. Ja jestem w stanie powiedzieć, że nawet nie 9 na 10, ale 19 na 20 pojedynków z nim wygrywam. I to, że on mówił, że ta akcja była przygotowana, to jest, brzydko mówiąc, pierdolenie po fakcie. Okej, a wchodząc do pojedynku freakowego... Ale przepraszam, jeszcze wracając do kontuzji, po tej kontuzji bardzo dużo filmików natrafiłem, bo ludzie mi wysyłali, kiedy ta sama kontuzja się dzieje. I nie jestem aż taką wajzą, jak mi się wydawało na początku, bo jak sobie nastawiłem, to mówię, kurwa, jak mam w ten sposób przegrać. Nigdy w życiu nie pomyślałbym, że coś takiego w mojej karierze się wydarzy. Ale w tym sporcie dzieją się rzeczy niespodziewane. Dlatego jest taki piękny. Tak. A wchodząc do tego pojedynku freakowego, za każdym razem sobie zdajesz sobie sprawę, jaka to by była wtopa przegrać tak czysto sportowo na zasadach MMA z zawodnikiem freakowym, czy kompletnie tak do tego nie podchodzisz? Podchodzę do tych pojedynków jak do normalnych pojedynków. Podchodzę do tego tak, że mogę wygrać, mogę przegrać. To jest walka, tu się może wydarzyć wszystko. Ja zwróć uwagę, ja w tych walkach freak fightowych walczę zawsze z większymi przeciwnikami. Zawsze z większymi, cięższymi przeciwnikami. Dlatego jesteś takim dobrym narybkiem, bo ważysz 60-70 kg. Dokładnie, ja tak wcześniej powiedziałem, że zawodnicy wagi ciężkiej lub półciężkiej z lig zawodowych nie będą dobrym materiałem do przejścia do free fightów, ponieważ zawodnicy nawet z podobnych wag będą się ich bali z racji ich umiejętności, z racji ich doświadczenia. Więc uważam, że tutaj zawodnicy niższych wag mają pole do popisu, chociaż raz mniejsi zawodnicy są faworyzowani w czymś. Ale tak jak powiedziałem, walczę zazwyczaj z większymi zawodnikami, więc ta moja przewaga się wyrównuje, tak? Bo jednak gabaryty w sportach walki mają bardzo duże znaczenie. Ja widzę, że jesteś pogodzony z tym losem i aktualnie jest ci bardzo dobrze, sobie dobrze radzisz. Natomiast jakbyś miał tak zdefiniować, już po fakcie pewnie refleksje takie tobie przychodziły, czego Marcinowi Wrzoskowi zabrakło w MMA? W mojej karierze zawodowej? Tak. Szczęścia. Wydaje mi się, że zabrakło mi naprawdę szczęścia w niektórych momentach, tak jak wspomniałem wcześniej, z erozą. No i na przykład też bardzo wyrównane pojedynki toczyliśmy z Borysem Mańkowskim, bardzo wyrównany pojedynek toczyliśmy z Normanem Park. Kto wie, gdybym zdobył wtedy pas wagi lekkiej w Londynie, może wiesz, nadal bym na tronie wagi lekkiej. Wiesz, mówi się, że szczęście trzeba nadal pomagać. Właściwie tak, oczywiście, ja też nie mam sobie... Ja też nie mam sobie nic do zarzucenia. Ja zawsze trenowałem na maksa, zawsze wychodziłem do pojedynku i mówię, okej, zrobiłem wszystko, co na tą chwilę mogłem zrobić, żeby się przygotować do tego pojedynku, mam czyste sumienie. Największą bolączką, którą miałbym i którą miałem w przygotowaniach, jak na przykład wypadał jakiś trening, mówię, o kurczę, nie jestem zadowolony teraz z tego, że wypada ten trening, bo jednak powinienem go zrobić i zawsze go nadrobiłem w późniejszym czasie z racji tego, że sumienie po prostu mnie gryzło, bo nie mógłbym sobie stanąć w tym korytarzu przed wywołaniem do walki w tych rękawicach i powiedzieć, kurde, zrobiłem wszystko, ale zawsze miałem czyste sumienie. Dlaczego najbardziej? A kiedy na przykład brałem walkę z krótkim wyprzedzeniem czasu, tak jak walkę z Normanem Park, zrobiłem wszystko, co mogłem na tą chwilę. A czego najbardziej żałujesz w swojej zawodowej karierze? Kurczę, nie wiem. A masz coś w głowie, tylko nie chcesz tego powiedzieć. Nie, myślę, wiesz co, skanuję teraz całą karierę. Wiesz czego żałuję? Że nie udało się wygrać na Stadionie Narodowym. To byłoby na pewno coś, co również mógłbym opowiadać wnukom. Oczywiście będę mi powiadał, że walczyłem na Stadionie Narodowym, no ale jednak tą kropką nad i byłoby zwycięstwo tam. To wiesz, jest czerwiec 3, 2023. Co by się musiało wydarzyć, że zobaczymy Marcina Wrzoska na Stadionie Narodowym i czy w ogóle takie dyskusje były, bo faktycznie gdzieś przy tych spekulacjach odnośnie karty walk czasami Marcin Wrzosek jako ta postać łącząca te światy się pojawia. Nie wiem, czy KSW jest w stanie udźwignąć dwóch Wrzosków naraz na jednej karcie. Marketingowo. Marketingowo i finansowo. Nie czy KSW stać, ale czy widzów stać. No, bo to widzowie muszą za to zapłacić. Tak. Oczywiście, ale na tą chwilę żadnych rozmów nie było. Ja widzę jeden pojedynek, który mógłby fajnie się sprzedać. Mam jeden zatarg z jednym z freak fighterów, który uważa, że już swoim poziomem walk, swoim poziomem... Jak nie chcesz wymieniać nazwiska, to chcę ja mogę wymienić. Chcę wymienić. Arek Tajcula. On na tą chwilę twierdzi, że chciałby walczyć w KSW.
Mówię, z kim lepiej się zmierzyć niż ze starym emerytowanym byłym mistrzem? Myślisz, że to jest walka, która pasuje na Stadion Narodowy? Bo też rozmawiałem z włodarzami, właścicielami Fame MMA i oni kiedyś powiedzieli coś takiego, że oni na pojedynki w ligach zawodowych nie będą mnie stopować. Myślę, że wszystko jest do dogadania. Czyli jesteś tak jak było do dogadania, oczywiście mój wyskok do Fejmu na walkę z Kutosiuszem. Miał być wyskok. Dostałem na dłużej. I nie narzekam, naprawdę nie narzekam, bo jest to super organizacja, która naprawdę daje dużo zawodnikom. Nie tylko finansowo. Łącząc te dwa światy i twoją osobę, ty myślisz, bo przede wszystkim ja tego nie robię dla pieniędzy już. Tak jak w wcześniejszej rozmowie poruszyliśmy, pasja to jest najważniejsze. Kiedy brakowało mi pieniędzy? Tak, robiłem to dla pieniędzy. Oczywiście robiłem to z pasją dla pieniędzy, ale teraz na tą chwilę mogę sobie pozwolić na więcej pasji. No dobra, jak powiedziałeś o kasie, to ja pociągnę ten. Za którą walkę zarobiłeś najwięcej pieniędzy? No za ostatnią walkę. I za przedostatnią walkę, bo były takie same były warunki finansowe. Sztywna staweczka. Nie pytam o detale. Natomiast łącząc te dwa światy i twoją osobę, zapytam, czy ty uważasz, że jesteś osobą, która, i to jest pytanie, które zadał Arek Hawrot na Twitterze, czy jesteś osobą, która najlepiej przeszła ze świata freakowego ze świata sportu walki do świata stricte freakowego? Tak jak patrzysz na te wszystkie występy, które były. Mamy tutaj bodajże trzech zawodników, albo czterech, bo jest Rutek walczył, ale to była walka w boksie, to był typowy wyskok. Borys tak samo, ale wydaje mi się, że organizacja nie była zbyt zadowolona z jego występu, no bo tak jak wspomniałem, to jest też show. Tutaj nie chodzi tylko o to, bo Borys pokazał się w klatce fenomenalnie. No ale na konferencjach no, były flaki z olejem i po prostu... No nie o to w tym chodzi. Nie o to w tym chodzi, dokładnie. Więc oczywiście Borys ma swoją... Każdy ma swój kompas moralny, według którego postępuje. Ja lubię, jak się dzieje. Ja lubię trochę dymów, jak się dzieje, tak? I nawet na konferencjach KSW, nie wiem, czy pamiętasz konferencję KSW, kiedy jeszcze był Popek. Nieskromnie mówiąc, byłem jedną z niewielu osób, które troszeczkę starały się poddymić. No, tak było. Tak było. No i jakby... Ale nie odpowiedziałeś na pytanie. Czy jestem z najlepszych... No i teraz przeanalizujcie dalej. No był Rutek. Był Borys, który według mnie... No już wiadomo, nie. Że tak powiem, przeszli pod radarami. No i Norman Park. Norman Park pokazał się świetnie. I na konferencjach, i na walkach. Ale kilka jego poza scenicznych zachowań spowodowało, że popalił sobie mosty. No i, że tak powiem, nie wiem, czy te drzwi są zamknięte dla niego, czy nie. Podejrzewam, że nie, bo nadal jest gorącym nazwiskiem. Myślę, że mógłbym powiedzieć tutaj na równi z Normanem, ale... Z racji tego, że on popalił sobie mosty. Ja jeszcze sobie tych mostów nie popaliłem. Nie mam zamiaru. No tak, ja się podpisuję po tym, że chyba najlepiej tobie to poszło. Zastanawiasz się, ile zdrowia straciłeś w sportach walki przez całą karierę, bo niektórzy zwracają uwagę na to, że czasami, wiesz, gdzieś aparat mowy nieodpowiednio funkcjonuje. Chociaż jak komentowałeś galę Prime'u, to uważam, że komentowałeś świetnie. Mój aparat mowy działa coraz lepiej, bo ja miałem moment, kiedy... Dość niewyraźnie mówiłem, ale to taki z czystego lenistwa. Teraz staram się z racji też zajęć, które robię z moich pozalekcyjnych zajęć, czyli w występach na kanale Sixpack TV dla marki Sixpack Nutrition. Staram się wyraźniej mówić, ale to już mi weszło w nawyk. Ja też, ale myślę, że to jest skutek ciężkich walk, bo nie był to skutek ciężkich walk. Ja nigdy nie miałem problemów z głową, nigdy nie miałem żadnych zawrotów głowy, nigdy nie zostałem znokautowany, znokdownowany, policzyłbym to na palcach jednej ręki, bo znokdownował mnie Saladin Parnas, znokdownował mnie Sulkan Sakashvili. Najwidzisz, że to jest ta pamięć, o której ja mówię. No ale nie, no właśnie, bo możliwe są tylko ci dwaj. Możliwe. Natomiast ja uważam, że tylko tych dwóch mogę sobie przypomnieć. Okej, ale to też świadczy o tym, że miałeś może twardą głowę, a nie padałeś, bo tych ciosów i obrażeń w walkach odnosiłeś zazwyczaj. A może te ciosy nie były aż tak czyste, jak się wszystkim wydawało. A kto był najmocniej? Saladin. I był w ogóle według mnie jednym z najsilniejszych zawodników fizycznie, z którym walczyłem. Ja do tej walki, przygotowując się, spodziewałem się, że on będzie bazował na swojej gibkości, bo wiadomo, że jest gibkim zawodnikiem, ale jak się zdecydowałem w klinczu, wydawało mi się, że będę do niego silniejszy, nie byłem. Która walka ci zabrała najwięcej zdrowia, jakbyś miał już tak pociągnąć ten temat? Najwięcej zdrowia? Siódręcze miałem złamane 10 razy około, więc
To już powiem, że się wyrównują te, że tak powiem, no, bo to też na treningach, też kilka razy zdarzyło się gdzieś tam poza treningami, poza salą złamać rękę w miejskich wojarzach. No ale powiem tak, najbardziej odczuwałem efekty walki po walce z normalnym park, kiedy bardzo mocno postawiłem na kopnięcia na łydkę, no i przez 2 tygodnie nie mogłem założyć butów. To jakby mi najbardziej zapadło w pamięć, bo w nocy budzi mnie potworny ból, kiedy te stopy puchły, wyglądały jak balony. Faktycznie kości nie były wtedy pęknięte, ale były tak obite przez te moje kopnięcia, które jakby ja mu zadawałem. On też się starał się sukcesywnie blokować, że przez około 2 tygodnie nie mogłem założyć buta i musiałem spać z nogami u góry. Kariera bogata, kilkunastoletnia, jeśli chodzi o sporty walki. Ile myślisz, jak tak zerkasz już w przyszłość swoim analitycznym już okiem w spokojnej rzeczywistości, teraźniejszości, która już jest zabezpieczona gdzieś finansowo, bo wiemy, że też rozwijasz swoją działalność na kanwie deweloperskiej, rodzina poukładana, także jesteś szczęśliwym ojcem i partnerem w życiu, to wszystko się układa, to ile jeszcze Marcin Wrzosek ma w życiu do zrobienia? Wiesz co, jak Marcin miał 25 lat, to mówił, że walczy do 30. Jak miał 30, to mówił, że do 35. Teraz już skończyłem 35, więc daję sobie kolejne 5 do 40. Aczkolwiek ja to kocham robić. Ja niewiele rzeczy robię dobrze i niewiele rzeczy lubię robić, a to jest najważniejsze, bo co innego robić coś dobrze, ale męczyć się robiąc to. Ja uwielbiam trenować, uwielbiam sporty walki, uwielbiam wszystko dookoła sportu walki. Ciężko będzie mi zrezygnować. Na szczęście te freak fighty i wydaje mi się, że niedługo powstanie też trend, bo jest wielu zawodników, którzy nadal polaryzują publiczność, ale już są, no, że tak powiem, nie sięgną już po najwyższe trofea, a nadal są w stanie walczyć, dać fajne, pasjonujące walki. Mam nadzieję, że taka liga dla starszych zawodników lub po prostu ligi będą robiły takie zestawienia, tak? I jestem dobrej myśli, może nawet po 40 mi się uda powalczyć jeszcze. Wymarzone zestawienie. Na tą chwilę jestem w fizycznie świetnej formie. Pomimo tych kilku ostatnich kontuzji, wydaje mi się, że to był po prostu czysty pech. Czyli cały czas tego szczęścia ci brakuje. Cały czas tego szczęścia mi brakuje. Ale mówię, że kto nie ma szczęścia w walce, może ma szczęście w miłości. No i jak ostatnio ten czas pokazuje, to faktycznie tak, tak jest. Wymarzony pojedynek, który chciałbyś jeszcze stoczyć, patrząc, że jest to starcie racjonalne, to na jaki pojedynek byś postawił? Jedna wymarzona walka do zrealizowania w tym momencie. Wymarzona? Rewanż z Conorem. Tylko i wyłącznie. Marcin. Chciałeś to w odpowiedzi usłyszeć? Nie, chciałem usłyszeć faktycznie pojedynek, który może cię odbić z zawodników, z którymi już się mierzyłeś. Natomiast już tak... Ja też w pewnym momencie, jak przyszedłem do KSW i Julian Erosa miał moment, że go z tego UFC zwolnili. To nawet proponowałeś pojedynek w KSW. Proponowałem pojedynek w KSW. I wtedy bodajże nawet on odpowiedział coś na to, ale chyba finalnie rozmowy gdzieś tam poszły w złe tory i do tego pojedynku niestety nie doszło, więc może taki pojedynek. Tak jak mówię, boli mnie to porażka nadal. Tu serduszko nadal troszeczkę jest ranne, krwawi. Marcin, czy jesteś szczęśliwy? Czy możesz powiedzieć, że aktualnie jesteś szczęśliwym gościem, patrząc na to, ile w życiu przeszedłeś, bo przechodziliśmy przez twoje życie młodzieńcze, pełne fantazji i wybryków. Powiem tak, to co tutaj poruszyliśmy, to jest tylko mały zalążek tego. Na pewno kiedyś napiszę biografię. To jeszcze pisać. I to będzie powiedzieć coś grubego. Ale wszystko w swoim czasie. Czy jestem szczęśliwym człowiekiem? Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Spełniam się na wielu płaszczyznach. Prowadzącego Sixpack TV, zawodnika, ojca, partnera. Daje mi to dużo satysfakcji, to co robię. Też prowadzę treningi, jestem też trenerem. Między innymi pomagałem Boxdolowi w przygotowaniach do jego walki z Pawłem Żwiakiem. Myślę, że same dobre rzeczy przede mną. Mam nadzieję, jak Bóg da. A co jest definicją twojego szczęścia? Przede wszystkim rodzina. I wydaje mi się, że moją podstawą do tego, że jestem szczęśliwy, jest to, że sobie niczego nie obiecuję i do życia podchodzę dość lajtowo. Mam luźne podejście do życia, tak ci powiem. Ale etyki pracy ci nigdy nie brakowało. Czego? Etyki pracy. No nie, etyki pracy nie, bo ja, tak jak mówię, nawet wtedy jak byłem kierowcą wózka widłowego, pracowałem na zwrotach,
Staram się tę pracę wykonywać najlepiej, jak potrafiłem. Od zawsze tak po co idziemy do pracy. MMA i rzeczy, które robię dookoła sportu, to jest moja praca, ale też moja pasja. A jeżeli pasja jest swoją pracą, to tak jakbyś w ogóle nie pracował. Ja nie czuję się, żebym pracował w tej chwili. Marcin. W tej chwili wiadomo, nie pracuję, bo mi nie płacicie za to. Chociaż może powinniście. Ale reklamujesz swój brand, także spokojnie. To jest wszystko przemycone. Widzę, ja uważam, że odżywki Sixpack Nutrition reklamują się same, no bo to jest sprawdzona jakość, farmakologiczna jakość. Tego się nie da podważyć. Nauki się nie da podważyć. Niepodrabialny Marcin Drzosek. Dziękuję, Marcin. Dziękuję, Maciek. Ulubione danie? Pizza. Napój? Kiedyś powiedziałbym, że piwo, ale od czasu, że nie piję już bardzo długo, Cola Zero. Ulubiony kolor? Czarny. Film? Chociaż mówią, że czarny to nie kolor. Kwestia dyskusyjna. Kolor. Ja też lubię czarny. Film? Ciężko wybrać jeden. No musisz rzucić jeden tytuł. Kickboxer, chłopcy z Ferajny, chłopaki nie płaczą. Piosenka? Nie da się też, nie da się wybrać jednej, ale wybiorę tą jedną, do której wychodzę od wielu lat, czyli Jungle, Professor Green. A ulubiony zespół muzyczny? Ale Metallica, Nothing Else Matters i Metallica, Saint Anger też są świetnymi kawałkami. Zespół muzyczny? Zespół muzyczny. Niech to będzie zespół, który bardzo dużo znaczy dla mnie, ale może na tą chwilę już nie jest mi tak bliski, ale od niego pokochałem muzykę. Niech będzie Molesta Evenement. Miejsce, w którym chciałbym spędzić... Chociaż wtedy też... Przepraszam, ciężko jest wybrać jeden, jest taki Dobra. Po prostu... Ciężko jest wybrać już jeden. Powiedziałeś. Miejsce, w którym chciałbym spędzić życie. Życie? Jest jedno miejsce, w którym chciałbym zamieszkać długoterminowo w Polsce i to jest Trójmiasto. Życie pewnie mógłbym spędzić na jakiejś Bali. Niezależność finansowa, siedzę sobie na Bali z drineczkiem. Też mógłbym sobie to wyobrazić, ale z takich przyziemnych Trójmiasto. Ulubiony zawodnik MMA? Conor McGregor. Ulubiony sportowiec? John Jones. Chociaż może nie jest super etycznym sportowcem, ale jakby no, wahałbym się między tymi dwoma, więc jeżeli tutaj już, ja nie lubię innych sportów, oprócz sportu walki, więc ciężko mi po prostu. Ulubiona walka w historii MMA? Wanderlei Silva kontra Krokop. Ulubiona twoja? Nie jest to moja, że tak powiem, ulubiona walka, ale jest to walka, którą warto wspomnieć. Ciężko mi jest wiele walk, które lubiłem i na tą chwilę nie jest mi tak łatwo z czubka głowy. To jest coś, na czym musiałbym posiedzieć i sobie to rozpisać na kartce. Tyle tych walk fenomenalnych w historii było. Ulubiona twoja walka? Niech będzie walka z tym Arnoldem Allenem nieszczęsnym. No bo jednak ta walka, można powiedzieć, że zapisała się w pewnym sensie dotychczas w historii, bo jestem jednym zawodnikiem, który go pokonał. On już jest bardzo blisko pasa wagi piórkowej. Ulubiona technika? Jiu-jitsu czy stójkowa? Duszenie Dars, czyli brawo. Też wiem. Alternatywnie nazywane, ale do widzów, bo niektórzy mogą powiedzieć, a co to jest? Hobby poza MMA. YouTube. Świat YouTube'a. Okej. Okay. Twój ulubiony cytat. Wielka moc to wielka odpowiedzialność. Powiedział mi to wujek Ben kiedyś, tak jak wspominałem. Ze Spider-Man. Zanim jeszcze stałem się Spider-Manem. Wszystko.